Na początku II wojny światowej pojawiło się nowe zagrożenie dla aliantów. Niszczyciele statków handlowych, tak zwane rajdery. Były to dobrze uzbrojone jednostki, przypominające z wyglądu statki transportowe. Zatapiały statki handlowe, kradły ładunek i brały załogę do niewoli. Brytyjczycy musieli zapewnić konwojom bezpieczeństwo. Opowieści frontowe. Niszczyciele statków handlowych. 16 czerwca 1940 roku. Niemiecki statek handlowy bez bandery otrzymuje rozkaz dotarcia na Ocean Indyjski. Jego zadaniem jest zatapianie lub zajmowanie alianckich jednostek. To jeden z pierwszych 9 niemieckich rajderów. Jednym z rajderów jest pingwin. Ponieważ okręt miał przebywać na morzu nawet przez rok, na pokładzie znajdowali się nawet lekarz i dentysta. Pingwin był statkiem widmo. Inne jednostki tego typu również. Ale właśnie ten okręt odnosił największe sukcesy. Zatopił lub przechwycił 28 alianckich jednostek. Rajdery łatwiej przedostawały się na odległe akweny niż łodzie podwodne. Dobrze zaopatrzony U-Bot miał problemy z przedostaniem się na te wody. Na Oceanie Indyjskim Niemcy głównie polegali na jednostkach nawodnych. W lipcu załoga pingwina z zafascynowaniem obserwuje delfiny, gdy okręt zbliża się do równika. Zgodnie z tradycją załoga świętuje przekroczenie równika. Marynarze zapominają o wojnie i oddają się zabawie. Tego 1 lipca pingwin dostrzega pierwszą ofiarę. Brytyjski frachtowiec o wyporności 6000 ton. Atak jest szybki i zabójczy. Przed zatonięciem frachtowiec wysyła sygnał ostrzegawczy. Brytyjskie okręty otrzymywały raporty o dostrzeżeniu rajdera. Ale nawet nie sprawdzano tych doniesień. Zanim okręty dotarłyby na miejsce, korsarza dawno już by tam nie było. Istniało nikłe prawdopodobieństwo obrania właściwego kursu i skutecznego pościgu. Niemieckie niszczyciele statków handlowych miały na pokładach działa. Wyrzutnie rakiet, a nawet zamaskowane hydroplany. Uzbrojenie było ukryte tak, że okręt wyglądał na bezbronny statek handlowy.
pingwin oraz podobne je dobrze uzbrojone. Małe okręty wojenne i statki handlowe nie mogły się z nimi mierzyć. W celu walki z rajderami trzeba było odłączyć od głównej floty krążowniki i średniej wielkości okręty. Brytyjskie krążowniki miały cienki pancerz. W jednym przypadku niemiecki korsarz i australijski krążownik z sześciocalowymi działami zatopiły siebie nawzajem. Oba statki zaginęły. Nadal pisze się książki spekulujące na temat losu australijskiego okrętu Sydney i niemieckiego rajdera Cormoran. W październiku Pingwin zaczyna stawiać miny na szlaku między Newcastle a Sydney. Listopada 40 roku, rok przed przystąpieniem USA do wojny, jako pierwszą ofiarą min pada neutralny statek. Amerykański frachtowiec City of Rayville. Korsarska działalność Niemców była bardzo udana. Ich okręty pływały po wszystkich oceanach. Powodowały poważne straty we flocie aliantów. W ciągu miesiąca Pingwin zatopił lub przechwycił 11 statków. Kampania mająca na celu odcięcie Brytyjczyków od dostaw przynosiła efekty. Alianci muszą zmieniać szlaki handlowe. Dostawy opóźniają się, a statki handlowe muszą tworzyć konwoje eskortowane przez niszczyciele i krążowniki. Krążownik HMS Cornwall służy w eskorcie na Oceanie Indyjskim. Brytyjczycy stworzyli system, który nakazywał statkom handlowym czekać na przybycie konwoju. W jednej flocie znajdowały się różne jednostki. Konwój musiał dostosować prędkość do najpowolniejszych statków. Z nudów marynarze ciągle przekazywali sobie plotki o korsarzach. Tropiąc niemieckie okręty, Brytyjczycy musieli oddzielać od konwoju dużo okrętów, gdyż nie było skutecznej metody wykrywania korsarzy. Dostępne w owym okresie samoloty miały niewielki zasięg. Startowały z pokładu krążowników lub z baz lądowych, ale znaczna część Oceanu Indyjskiego pozostawała poza ich zasięgiem. Często zapominamy o tym, jak duży jest ten ocean. Brytyjskie okręty muszą bezustannie czuwać. Kapitan HMS Cornwall nie chciał być zaatakowany z zaskoczenia. Działa były przygotowane do strzału. Marynarze na stanowiskach bojowych. Lekarz w izbie chorych, a sanitariusze na pokładzie. 8 grudnia. Pingwin spotyka swój słynny siostrzany okręt, Atlantis, na Atlantyku. Są to dwa najbardziej poszukiwane przez aliantów okręty. Niszczyciele statków handlowych były niezależne. Czasami trzeba je było zaopatrywać. Dochodziło do spotkań w ustalonych miejscach. Przekazywano ładunek, jak również pocztę. Na pokładzie Pingwina było 250 jeńców. Niemcy traktowali ich bardzo dobrze. Nikt nie narzekał. Rajdery nie tylko zatapiały alianckie statki. Rajdery również przechwytywały je i odsyłały do swoich portów. W takim przypadku kilku marynarzy musiało prowadzić zdobyty statek.
pingwin dotarł aż do Antarktydy. W grudniu pingwin rusza w stronę Antarktydy. Szuka norweskich wielorybników pracujących dla aliantów. Kapitan zna przybliżoną pozycję floty wielorybniczej z dokumentów dostarczonych przez Atlantis. Norwegowie nie zdają sobie sprawy z zagrożenia. Radio Pingwina przechwytuje prowadzone między norweskimi statkami rozmowy. Niemcy zbliżają się do ofiar. Norweska flota zostaje przechwycona bez jednego strzału. 3 frachtowce i 11 okrętów wielorybniczych. To największa zdobycz w historii rajderów. Koniec 1941 roku. Północny Atlantyk. Niemieckie niszczyciele statków handlowych pojmały norweską flotę wielorybniczą. Norwegom nakazano kontynuowanie działań i zabronione wysłanie ostrzeżeń. Wielorybnicy wiedzą, co grozi za próbę wezwania pomocy. Norwegowie, których kraj od 6 miesięcy jest okupowany, nie okazują jawnej wrogości. Niemcy są zafascynowani pracą wielorybników. Pingwin strzegący wielorybników spotyka inny niemiecki okręt. To kieszonkowy pancernik Admiral Scheer. Załoga pingwina staje na baczność w pełnym umundurowaniu. Na widok kolegów wydaje radosne okrzyki. Marca 1941 roku. Pingwin, statek widmo, dociera do skalistej, niezamieszkanej wysepki na południu Oceanu Indyjskiego. Załoga uzupełnia zapas słodkiej wody. Strumień zostaje zatamowany poniżej wodospadu, a pomysłowy system rur i węży pompuje wodę na pokład statku. Na wyspie roi się od dzikich kaczek mew, fok i królików. Marynarze niepełniący służby otrzymują pozwolenie udania się na ląd. Pingwin jest zamaskowany. Nosi nazwę norweskiego frachtowca The Tamerlane. Marca 25. Zamaskowany niemiecki rajder szuka nowych ofiar. Codziennie wysyłany jest samolot zwiadowczy. Niemcy odnosili ogromne sukcesy.
Dopiero w maju 1943 roku produkcja alianckich statków przewyższyła straty. Wcześniej Niemcy zatapiali alianckie statki szybciej, niż je budowano. Maja 1941 roku. Pingwin wypatrzył brytyjski tankowiec. Płonący statek British Emperor wysyła ostrzeżenie. Opisuje wygląd i dokładną pozycję wrogiego okrętu. Dobra passa Pingwina skończyła się, gdy ciężki krążownik HMS Cornwall w drodze na Seszele odebrał ostrzeżenie ze statku British Emperor. Tankowiec znajdował się 500 mil na północ od krążownika. HMS Cornwall zawrócił i przyspieszył. Przygotowane zostały działa i wyrzutnie torped. Załoga chciała wkroczyć do akcji. Ci marynarze nie brali jeszcze udziału w walkach. Byli gotowi i pełni zapału. Okręt służył już 20 lat. Ale nie miał jeszcze okazji się sprawdzić. Wysłane zostały samoloty zwiadowcze. Jeden z nich zameldował o dostrzeżeniu norweskiego statku Tamerlane. Jednak w spisie floty handlowej nie figurował norweski statek o takiej nazwie. Wiadomo było, że to fałszywa nazwa. Napięcie wśród załogi rosło. Wszyscy wiedzieli, że szykują się kłopoty. Kiedy kapitan upewnił się, że takiego statku nie ma w spisie, a tym bardziej nie powinien przebywać na tych wodach, załoga zajęła stanowiska bojowe. Cornwall nakazuje frachtowcowi zatrzymać się. Pingwin próbuje zmylić przeciwnika, wysyłając świetlne sygnały z prośbą o pomoc. Kapitan Pingwina zachował się zgodnie z prawami wojny. Nie otworzył ognia, ani nie rozpoczął wrogich działań, zanim norweska bandera nie została zamieniona na niemiecką. Gdyby HMS Cornwall znalazł się w zasięgu dział i torped Pingwina, niemiecki kapitan miałby prawo zatopić przeciwnika. Prawo wojenne nie zakazuje okrętom wywieszania dowolnych bander. Nie można jedynie przystępować do walki pod obcą banderą. Po długich przygotowaniach spotkanie obu okrętów było krótkie. Obie strony wystrzeliły. Druga bateria z HMS Cornwall zaliczyła kilka trafień. Niemieccy korsarze byli dobrze uzbrojeni, ale były to jedynie zwykłe statki handlowe. Nie posiadały mocnego pancerza. Ich przeznaczeniem nie była walka z okrętami wojennymi. 20 minut po rozpoczęciu walki cztery pociski trafiają Rydera. Jeden przebija się do ładowni z minami.
niemiecka załoga oraz brytyjscy jeńcy. W tym marynarze z tankowca British Emperor opuścili pokład. Brytyjczycy wyłowili ich. Rozbitkowie byli w szoku. Lepili się od ropy, która niektórym dostała się również do płuc. Historia rajderów sięga jeszcze I wojny światowej, kiedy Niemcy odnosili na tym polu ogromne sukcesy. Krążyły legendy o tych okrętach. Historie te przetrwały do II wojny światowej. Było to naturalne, że Niemcy starali się ponownie sprawdzić tę taktykę. Nieskutecznie. Z liczącej 341 osób niemieckiej załogi przeżyło jedynie 60 marynarzy. Spośród 240 jeńców znajdujących się na pokładzie Pingwina uratowano jedynie 27. Kapitan Rydera zatonął wraz z okrętem. Pingwin przechwycił lub zatopił 28 statków o łącznej wyporności 136 tysięcy ton. To wyjątkowy rekord. Niemieckie niszczyciele statków handlowych przeżywały swoją świetność na początku wojny. Później dostęp tych okrętów do portów był coraz bardziej ograniczony i wysyłanie ich przestało się opłacać. Te rajdery, którym udało się dotrzeć do przyjaznych portów, w większości przetrwały wojnę, gdyż trzymały się z dala od szlaków handlowych. Na szczęście dla aliantów najlepszy okres niszczycieli statków handlowych nie trwał długo. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej, studio filmowe Odon Warszawa. Tekst Filip Zubczewski. Czytał Robert Samot.